Kiego. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogu Zbawienia, Matka, Matka Syna, Gospodnia, Matko.
Jasnogórska, Boga Rodzico, Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Pustelników i szczególna patronko paulińskiego zakonu. Stają dzisiaj przed Tobą w sposób szczególny w uroczystość świętego Pawła, pierwszego pustelnika, biali mnisi, którzy są duchowymi synami tebańskiego eremity, żyjącego na przełomie III i IV wieku. Życie Pawła, bo o nim mowa, od początku do końca oddane było Bogu. Każde jego wydarzenie i wszystkie tego życia wymiary. Najpierw rodzinny dom, potem prześladowanie za wiarę, następnie ucieczka na pustynię, konieczność dwuletniej izolacji, wreszcie wybór samotności z Bogiem jako sposób realizacji życiowego powołania. Wszystko w życiu naszego patriarchy było znakiem Bożej obecności i Bożej miłości. A skoro tak, była to egzystencja pełna, obfita, dojrzała, jednym słowem szczęśliwa, chociaż samotna i niepozbawiona wielu ograniczeń, trudów, zmagań, cierpień. Święty Hieronim, autor żywotu świętego Pawła, chcąc wskazać czytelnikowi źródło tego szczęścia, napisał, że sam Bóg troszczył się o pustelnika, posyłając mu codziennie kruka z kawałkiem chleba. I chociaż w symbolice chrześcijańskiej ptak ten kojarzony jest z niewiernością i odrzuceniem nawet własnego potomstwa, wszechmoc Boża zapanowała cudownie nad naturalnymi skłonnościami owego stworzenia. Bo ostatecznie, jak zauważa psalmista, Pan sam daje pisklętom kruka to, o co wołają. Podobnie my, choć jesteśmy potomstwem niewiernego Adama, Bóg troszczy się o jego dzieci jak o własne, dając zarówno zwykły chleb, jak i ten, który jest pokarmem na życie wieczne. Obok troski Najwyższego obecna jest w naszej paulińskiej wspólnocie Twoja, Maryjo, macierzyńska opieka. Ojciec Matthias Furman kojarzy Ciebie w paulińskim herbie z zieloną palmą, którą nazywa w XVIII-wiecznym dziele Ozdoba pustyni hieroglificznym wyobrażeniem dziewicy Bożej Rodzicielki. Idąc za zapisem mądrości Syracha, autor ten dostrzega w Tobie opiekunkę świętego Pawła z Tebi jego duchowych synów, nazywając Ciebie matką czystej miłości, bojaźni, poznania i godnej nadziei. I widzi w Tobie tę, która jest dana swoim dzieciom na całą wieczność, tym, którzy zostali wybrani przez Pana. Dlatego, jak mówią nasze zakonne konstytucje, wciąż jesteśmy przekonani, że w ciągu burz dziejowych, których nie brakowało w historii zakonu, Twoja opieka, Bogu Rodzico, stanowi ostoję świętości i skuteczności naszego posłannictwa. Maryjo, to przekonanie pozostaje w nas niewzruszone. Wiemy, że wszystko zawdzięczamy Tobie, a bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Dlatego raz jeszcze zawierzamy Twojemu orędownictwu nasz zakon, Ojca Generała, wszystkie prowincje i klasztory na świecie. Prosimy, spojrzyj łaskawie na swoich synów, zaradź naszemu niedowiarstwu, uproś nam potrzebne łaski, byśmy na wzór świętego Pawła zamienili to, co wynika z okoliczności życia i może przedstawiać się jako smutna konieczność, w świadomy i dobrowolny wybór czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Maryjo, niewiasto wierna, która z uległością przyjęłaś ducha prawdy, który pochodzi od Ojca poprzez Syna Twego Jezusa, ucz nas strzec daru powołania i codziennie na nowo odkrywać Jego żywotność. Błagamy Ciebie o świadectwo ewangelicznego życia, bo tylko z niego mogą zrodzić się nowe powołania do naszej wspólnoty, o które pokornie prosimy. Modlimy się za paulińskich seminarzystów i nowicjuszy.
Najukochańsza Matko, powierzamy Tobie wszystkich naszych współbraci, którzy w minionym roku odeszli do wieczności, a było ich aż 11. Wprowadź ich do radości nieba. Polecamy Tobie Ojca Świętego Franciszka, Episkopat Polski, na czele z jego przewodniczącym arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Powierzamy członków paulińskiej konfraternii i wspólnoty błogosławionego Eusebiusza. Modlimy się za wszystkich naszych współpracowników, siostry zakonne i osoby świeckie, którzy z takim oddaniem posługują we wszystkich paulińskich placówkach, a zwłaszcza tutaj na Jasnej Górze. Polecamy Tobie rodaków w kraju i za granicą. Za Twoją przyczyną modlimy się za dobrodziejów Jasnej Góry oraz we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkie wspólnoty apostolskie, które gromadzą się w naszym narodowym sanktuarium. Dzisiaj chcemy także prosić za całą grupę 13 warszawskiej pielgrzymki pieszej, która podejmie nocne czuwanie modlitewne. Prosimy o łaskę uzdrowienia z ostrej białaczki dla 3-letniego Piotrusia. Modlimy się o zdrowie dla Walentego, o potrzebne łaski dla Marianny i Stanisława Dobrowolskich. W 50. rocznicę ślubu polecamy świętej pamięci Marię Kupis. Modlimy się o potrzebne łaski dla Eweliny Knapik w 75. rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo dla Ryszarda Domagały. Polecamy Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Kazimierza Augustyniaka, pątnika grupy 13, a także chór Belcanto z Węgrowa, który towarzyszy naszej modlitewnej, apelowej obecności przed Tobą. Modlimy się za dyrygenta tego chóru, pana Mieczysława Osiadacza, organistę z parafii Korytnica z diecezji drohiczyńskiej w 5. rocznicę powstania całego zespołu. Maryjo, w tych intencjach modlimy się tajemnicą zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź nas z wielu przedomienia. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Prosimy Ciebie, Maryjo, o pokój dla całego świata, o pomyślność i jedność dla naszej Ojczyzny. Polecamy Tobie także wszystkie media katolickie, zwłaszcza Radio Jasna Góra, Radio Fiat, telewizję Trwam. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa prosimy o Boże błogosławieństwo. U źródeł każdego z naszych powołań jest sam Bóg i Jego łaska. Dowodzi nam to dzisiejszy patron, święty Paweł I Pustelnik. I rozumiemy, że każdy z nas ma zadanie, żeby miłość ocalić na całe życie, do końca życia. Prośmy, żeby nasza miłość była na całe serce. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.